Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fact Life. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Joanna Scheuring-Wielgus. Dzień dobry Pani Poseł. Witam, dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, żeby uzupełnić. Pani Poseł, mamy już kolejny dzień wojny w Ukrainie. My powoli już przestajemy żyć tym tematem, ludzie się przyzwyczaili. Co tam się dzieje, bo Pani była w tej chwili? Tak, ja wczoraj wróciłam ze Lwowa. To oczywiście jest takie miasto, do którego się wjeżdża, to wydaje się, że wszystko jest normalnie, tak? Ludzie chodzą po ulicach z siatkami, z zakupami, nie widać tych zniszczeń, które oglądamy w telewizorach, ale jak się dobrze przyjrzeć, to widać, że ta wojna jest, po pierwsze dlatego, że wszędzie są worki z piaskiem, szczególnie w tych takich miejscach, gdzie są schrony, czyli piwnice, które zostały na te schrony przystosowane. Pozamykane są, poobijane drewnem wszystkie szyby w sklepach, w muzeach, czy w teatrach, czy w operze. Na ulicach widać takie patriotyczne bardzo elementy, billboardy, informacje, wszystko jest żółto-niebieskie, czyli w barwach ukraińskich i nawet jak ktoś reklamuje, nie wiem, lodówkę albo chleb, to też reklamuje to w taki sposób, robią to producenci prywatni, to reklamuje to używając kolorów żółto-niebieskich. I czuć tę atmosferę wojenną, chociażby dlatego, że co jakiś czas włączają się syreny i trzeba wtedy pójść do schronu. My jako delegacja parlamentarna też przeżyliśmy ten moment i przez 50, prawie 5 minut siedzieliśmy w schronie w ciszy i skupieniu i czekaliśmy na to, czy coś się wydarzy, czy się nie wydarzy. Więc to jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz, która uważam, że jest bardzo istotna, to jest rzeczy, o której mało się mówi albo nie zwraca się na to uwagę. My pojechałyśmy razem z Anitą Kucharską-Dziedzic, też z parlamentarzystką z Belgii, ale również z dziennikarzami z Belgii, z Polski, na taką misję spotkania z organizacjami, ale również z kobietami zgwałconymi Właśnie Pani Poseł o to chciałam pytać, bo rzeczywiście to był główny cel tego wyjazdu. Jaka jest sytuacja tych kobiet? Jak to wygląda? Jest straszna, dlatego że zawsze jak się zaczyna wojna, to w pierwszej kolejności cierpią kobiety, ponieważ one są przez oprawców gwałcone, później mordowane. I to nie ma znaczenia, czy mówimy o wojnie w Ukrainie, czy mówimy o wojnie, która dzieje się gdzie indziej na świecie. Zawsze tak jest, tylko o tym się bardzo mało mówi. I teraz, ja jestem pod wielkim wrażeniem Ukrainek, które zorganizowały się w taką sieć. To jest sieć, zaliczają się NGOsy, do której zaliczają się kobiety, które nigdy wcześniej się tym tematem nie zajmowały. To jest również rząd, bo jest współpraca pomiędzy organizacjami a rządem. To jest również współpraca z policją. Ale co najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni wszyscy generalnie, niektórzy mają doświadczenie w takich sytuacjach, mówię, z przemocą wobec kobiet, ale ta sytuacja jest ekstraordynaryjna i oni nie byli do tego przygotowani i generalnie działają trochę po omacku, oczywiście dobrze działają, bo te rozmowy też były po to, aby zobaczyć, czego potrzeba, czy przekazanie jakichś dobrych praktyk, dokumentów, nie wiem, działań. Też pokazuje, że jakby jest potrzeba współpracy, jest potrzeba pomagania, ale jest też potrzeba dowiedzenia się od innych, od tych, którzy już coś takiego przeszli. Na przykład była mowa o organizacjach, które działały na przykład w Bośni i Hercegowinie, tak? Albo w Ruandzie. Oni po prostu chcą dowiedzieć się, jak to zrobić dobrze, żeby ta trauma, która będzie w zasadzie przez pokolenia, była jak najmniejsza i najbardziej bolesna. Kobiet zgwałconych przez Rosjan jest, oczywiście nikt tych informacji nie zbiera, no bo z jednej strony te kobiety, zanim w ogóle wydobędą to z siebie, to też potrzebują czasu i tak jak te organizacje mówiły, ci politycy, polityczki mówili, to jakby spodziewają się, że ogrom tych informacji dopiero nastąpi za jakiś czas, ale już niektóre kobiety odzywają się i te liczby są bardzo wysokie. Jedyną w zasadzie taką namacalną liczbą jest ilość aborcji, która jest robiona, bo wiemy, że w Ukrainie aborcja jest legalna, więc
jak pytałam się o taką statystykę, rozmawiałam z policjantkami, to one mówiły, że rzeczywiście jest zwyżka tych aborcji, tak? I nikt nie pyta kobiety w Ukrainie, dlaczego chcesz tę aborcję dokonać, po prostu jest dokonywana, bo ona jest legalna. A co z dziećmi? Jaka jest sytuacja dzieci? Znaczy to wszystko, pani redaktor, znaczy ja bardzo przeżyłam, w ogóle przeżyliśmy tę wizytę i od razu też mogę też powiedzieć pani redaktor, że to będzie nie moja ostatnia wizyta, ale będzie ich jeszcze bardzo dużo, dlatego że jakby pierwszym zamysłem wyjazdu tam było stworzenie raportu, który będzie przedstawiany później na forum Unii Europejskiej, ale też w innych krajach zachodnich, które być może nie rozumieją tego jak my, Polki i Polacy, tej całej sytuacji, która dzieje się na Ukrainie, ale też mamy pomysły na to, jak zrobić inne rzeczy, żeby tu i teraz po prostu im pomagać. I jeżeli chodzi o dzieci, to jest sytuacja naprawdę straszna, bo oczywiście Ukraińcy jakby próbują się do tej sytuacji wojennej przyzwyczaić, tak? Jakoś starają się z tym żyć, ale dzieci mają traumy w związku z tym, że albo ktoś nie żyje, albo na ich oczach ich matka jest gwałcona, albo nie mogą iść do szkoły, ich codzienność wygląda w ten sposób, że włączają się syreny i muszą pójść do piwnicy i tam się kryć. Jest takie poczucie maksymalnego strachu takiego i tego, że tak naprawdę to się nie kończy i to się szybko nie skończy, bo świadomość Ukraińców nie jest taka jak na przykład w niektórych krajach europejskich, że ta wojna za moment się skończy. Wręcz przeciwnie, oni się przygotowują na dosyć taki długi marsz do ewentualnego zwycięstwa, jeżeli nastąpi, i mają świadomość tego, że koniec tej wojny może naprawdę być dopiero za kilka lat. I to jest w ogóle straszna perspektywa, po prostu okropna. A co znajdzie się pani poseł w tym raporcie? Bo rozumiem, że to ma być jakaś dokumentacja przynajmniej części zbrodni. Mhm. Tak, więc w tym raporcie, w tym pierwszym, on prawdopodobnie będzie już we wrześniu przedstawiany, z tego co wiem, prawdopodobnie w Portugalii, na takim forum parlamentarnym, bo ja należę do takiej międzynarodowej organizacji, która skupia wszystkich parlamentarzystów z Unii Europejskiej. I tam będzie to przedstawiane. I powiem, dlaczego to jest kluczowe? Dlatego, że jak ja rozmawiam z parlamentarzystami czy parlamentarzystkami z Europy, to oni oczywiście wiedzą, że jest wojna, ale nie rozumieją tego, co my rozumiemy. Tak? My mamy doświadczenia z Rosją, wiemy, jak Rosja, jak Putin jest groźny, mamy doświadczenia te historyczne i my musimy cały czas im tłumaczyć, dlaczego kluczowe jest to, aby tej Ukrainie maksymalnie pomóc, bo za moment ta wojna może być po prostu w Polsce. I w tym raporcie będziemy przekazywały te wszystkie informacje, o których się dowiedziałyśmy. Na razie też nie chcę o nich mówić, bo my żeśmy w ogóle milczeli przez pierwsze dwa dni, żeby też nic nam się nie stało, bo to jest sytuacja, w zasadzie dotykamy bardzo takiego delikatnego tematu, ale też będziemy przedstawiały to, co się dowiedziałyśmy, statystyki, współpracę, sieciowanie i to, co chcemy zrobić jeszcze w tym roku. A propozycje ze strony polityczek ukraińskich też padły i my będziemy się z Anitą Kucharską-Dziedzic też nad tym pochylały i być może jeszcze raz w tym roku po prostu tam się pojawimy. A czego oni oczekują? Jakiej pomocy? No na przykład taka rzecz prosta, na którą nikt w Polsce jeszcze nie wpadł. Oni mówią, że mnóstwo jest oczywiście uchodźców w Polsce, tak? I oni są wdzięczni za to. I oni mówią, że przyjeżdżają na te dworce, na te miejsca, gdzie ci uchodźcy przyjeżdżają i oczywiście dostają tam jedzenie, dostają tam picie, jakby środki pierwszej pomocy, ale nie ma jednego. Na przykład nie ma tam informacji. Oczywiście jest informacja o tym, że jak chcesz porozmawiać, nie wiem, z polskim psychologiem, to oczywiście zwróć się tu i tu, tu są te organizacje, podane są numery, ale oni zwrócili nam właśnie uwagę na to, że w tych miejscach, na tych dworcach, powinna być też informacja, że są już na Ukrainie, w Ukrainie organizacje, które też mogą im pomóc, bo wiemy, że w Polsce psychologów mówiących po ukraińsku, no w zasadzie to chyba nie mamy, tak? A takie grupy już się zorganizowały w Ukrainie i mówią, że byłoby super, gdybyśmy my w tych swoich centrach informacyjnych też podali informacje o takich centrach w Ukrainie, że to na pewno im ułatwi. Druga rzecz,
mieliśmy spotkanie z pielęgniarzami. To też w ogóle było ciekawe, bo na to spotkanie przyszli młodzi ludzie. Ja mówię, że u nas zawsze pielęgniarki kojarzą się z osobami statecznymi, tak? A nie z młodymi. I oni na przykład mówią coś takiego: słuchajcie, my na przykład nie wiemy, jak mamy się zachować w momencie, kiedy przyjeżdża do nas na oddział osoba, która powie: słuchaj, zostałam zgwałcona przez 6 Rosjan. I ten pielęgniarz mówi do mnie: ja nie wiem, co zrobić, ja się zachowuję intuicyjnie, ja bym chciał, żeby ktoś mi wytłumaczył, jakiś ekspert albo jakaś organizacja, która to już przechodziła, jak ja mam się zachować, jakie kroki mam zrobić, żeby na przykład tej osoby jeszcze bardziej nie urazić, nie zniszczyć, tak? I takie szkolenia są potrzebne. Potrzebne jest know-how dla prawników i dla adwokatów. I to też będziemy chciały zorganizować. I też padła świetna informacja, bo byłyśmy w Urzędzie Miasta Lwowa, tam też miałyśmy okazję poznać mera Lwowa, fantastycznego gościa. Tam też te urzędniczki powiedziały, że żebyśmy pomyślały wspólnie o jakimś takim wspólnym centrum polsko-ukraińskim, mówię kobiecym, tak, które by ze sobą współpracowało na bieżąco, dlatego że to, co mówiłam wcześniej, te traumy i te informacje, one zaczną wychodzić za rok, za 2 lata i dopiero wtedy wszyscy będą zdawali sobie sprawę z tego, jak wielki ogrom nieszczęść wydarzył się w Ukrainie. I do tego trzeba się, do tego momentu trzeba się przygotować dobrze. Pani poseł, zmieniamy temat. Zbigniew Ziobro złożył wniosek o odebranie pani immunitetu, to zresztą nie pierwszy raz. Żałuje pani tego incydentu, który miał miejsce w kościele? Nie, absolutnie nie. My żeśmy z moim mężem świadomie wzięli udział w akcji Słowo na Niedzielę. W kościele, w którym braliśmy ślub, wczoraj mieliśmy zresztą rocznicę tego naszego ślubu. To już trochę czasu minęło, po ślubie 19 lat, razem jesteśmy 21 ze sobą. Dlatego, że po pierwsze uważamy, że kobieta powinna mieć wybór w podejmowaniu decyzji, a po drugie uważamy, że Kościół nagminnie wtrąca się w nasze życie intymne i to był nasz po prostu protest, cichy, tak, czy Kościół jest rzeczywiście dobrym miejscem do protestowania? Tam ludzie przychodzą szukając modlitwy, szukając spokoju, szukając ciszy, pocieszenia, więc moim zdaniem to nie jest najlepsze miejsce. I ma pani redaktor 100% racji, dlatego że oczywiście, że Kościół powinien być miejscem modlitwy, ale hierarchowie kościelni wykorzystują sami to miejsce do tego, aby krzewić politykę i używać ambony do celów politycznych. Znamy przypadki, kiedy z ambony podczas wyborów jest agitacja na rzecz jednej słusznej partii. Poza tym hierarchowie kościelni, nie tylko z ambony, ale w ogóle, wtrącają się w nasze życie polityczne i społeczne. Przecież wiemy, że są zbiórki podpisów pod projektami, które później są składane przez organizacje fundamentalistyczne w Polsce. Więc tak, Kościół powinien być miejscem modlitwy, a nie powinien być miejscem politycznym. A ja jako osoba, razem z moim mężem, którzy należymy do wspólnoty kościelnej nadal, po prostu wyrażamy swój sprzeciw wobec wtrącania się Kościoła w życie społeczne i polityczne. Tak, tylko że ten sprzeciw chyba najlepiej wyrażać po prostu nie chodząc tam, gdzie się nie chce chodzić, a nie tym bardziej chodzić tam, aby jeszcze protestować. Zrobiliśmy to raz, nie żałujemy, gdyby trzeba było zrobić to drugi raz i byłaby taka akcja, nie zastanawialibyśmy się, też byśmy wzięli w tym udział. Pani redaktor, no bo to jest tak, że Kościół się wtrąca w nasze życie non-stop, tak? Robi to z ambony. I o tym trzeba rozmawiać. My zrobiliśmy to w ciszy, wiedzieliśmy, w którym mamy momencie to zrobić, nie było żadnych akcji, nie wiem, szarpania, krzyczenia i tak dalej. Zrobiliśmy to, wyraziliśmy swoje niezadowolenie i mój mąż już jest po rozprawie, sąd uznał, że należy sprawę unieważnić, bo nie było tam czynów zabronionych, więc został uniewinniony. Jeżeli Ziobro chce mi odebrać immunitet, proszę bardzo, ja się pana Ziobry nie boję, stanę przed sądem i będę mówiła o prawach kobiet i o tym, aby Kościół po prostu nie wtrącał się w nasze życie społeczne i polityczne, ponieważ jestem za świeckim państwem. To może się pani sama zrzeknie immunitetu?
Absolutnie nie, to nie ja wymyśliłam te kwestie. Gdybym się zrzekła, pani redaktor, immunitetu, nie miałabym możliwości ustanąć na sali plenarnej i mówić, dlaczego tutaj jestem i po co tutaj jestem, więc chcę stanąć na sali sejmowej i mówić, tak jak zresztą miałam okazję mówić to wcześniej przy bucikach, wtedy mówiłam o pedofilii, tutaj będę miała okazję mówić o aborcji, więc z chęcią wykorzystam ten czas, który będzie mi dany jako osobie, której chce się odebrać immunitet, a poza tym zobaczymy, kto jak zagłosuje, to zawsze jest ciekawe dla nas, jak zagłosują posłowie i posłanki, szczególnie, bo wiadomo, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości zagłosują, tak jak każe prezes Kaczyński, ale ciekawa jestem, jak zagłosują koleżanki i koledzy z opozycji demokratycznej. To na koniec jeszcze pytanie o Donalda Tuska, który w tej chwili zaczął głosić postulaty bardzo lewicowe, aborcja na żądanie do 12 tygodnia, rozdział państwa od kościoła i tak dalej, i tak dalej. No, przewodniczący Platformy idzie po panią i pani wyborców. Panie redaktor, no ja się tylko cieszę, że lewica jest trendseterem zmian i nasze postulaty w końcu jakby są uznawane przez tą liberalną stronę i konserwatywną Platformę Obywatelską, tylko się cieszyć, ale trzeba też pamiętać, że generalnie wszystko można powiedzieć na spotkaniach, tak, można wszystko powiedzieć w wywiadach, ale liczą się czyny i pierwszy taki sprawdzian mieliśmy przy projekcie obywatelskim Legalna aborcja bez kompromisów. Rzeczywiście większość Platformy zagłosowała tak jak należy. Jedna osoba zagłosowała z PiS-em, 5 osób wyjęło karty, czyli nie miało odwagi zagłosować. Leżą na stole, leżą w zamrażarce ustawy o świeckim państwie. Chciałabym bardzo, żeby były procedowane w Sejmie, więc wtedy też zobaczymy, czy Platforma Obywatelska na serio jest za świeckim państwem, na opodatkowaniem kościoła, na tym, żeby krzyży nie było w miejscach publicznych, na tym, żeby rozliczyć hierarchów kościelnych z pedofilii i tak dalej, i tak dalej. Chciałabym to zobaczyć, bo tak jak powiedziałam, cieszę się, że są osoby w Platformie, które myślą dokładnie tak, jak od wielu, wielu lat mówi głośno lewica, a co będzie, to zobaczymy w przyszłości. I jeszcze jedna rzecz, myślę ważna, że to też pokazuje, że da się w przyszłości stworzyć rząd opozycyjny z Platformą i Lewicą. No to zobaczymy, zobaczymy. Ta współpraca opozycji na razie nie istnieje. Zobaczymy, jak będzie dalej. Moim Państwa gościem była Joanna Scheuring-Wielgus. Dziękuję Pani Poseł. Dziękuję Pani Redaktor, miłego dnia. Również miłego dnia, a my zmieniamy temat. Niestety na bardzo smutny. O tragedii w Szabdzie mówimy i piszemy na stronach Faktu od momentu, kiedy zbrodnia wyszła na jaw. Sprawdzamy krok po kroku, jak do niej doszło i czy można jej było zapobiec. Na miejsce pojechała nasza reporterka. Jesteśmy w miejscowości Szabda, niedaleko Brudnicy, przed domem, w którym w czwartek 23 czerwca dokonano makabrycznego odkrycia. Dekarze, którzy przyszli naprawiać dach, zauważyli przez okno zwłoki dziecka w łóżeczku. Zaalarmowana policja przyjechała na miejsce i odkryła zwłoki 3-letniej Mai, która nie żyła od co najmniej 2 tygodni. Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok, stwierdził, że dziecko mogło nie żyć nawet 4 tygodnie. W domu tym mieszkała Paulina i Bartosz H., rodzice dzieci, i piątka maluchów. Dzień później, w piątek, zatrzymano ojca dzieci, a w sobotę wieczorem postawiono mu zarzuty. Znamy rodzinę od 2015 roku. Rodzina otrzymała wsparcie w formie finansowej, rzeczowej, chodzi o talony, zasiłki celowe, okresowe, posiłek w szkole i w domu. Była to rodzina, zgodnie z opinią pracownika socjalnego, normalnie funkcjonująca. Dzieci były czyste, schludne, zadbane, w mieszkaniu panował porządek. Relacje między, najczęściej widywana była mama, była, bo tata był w pracy, były pozytywne, relacje ciepłe, można powiedzieć, że bardzo często nawet pani mama dzieci wypowiadała się, że bardzo kochają dzieci i no, że jest taka gromadka, to też jest wynik, że no, miłość do dzieci jest duża, ogromna. Finansowo też nie było źle, bo i wsparcie było od męża,
od tu ośrodka pomocy, no i 500+, że to wszystko, że można powiedzieć, że po tej linii było, nie było żadnych uwag. Pracownik też nie zauważył, żeby w domu panował jakiś bałagan, poza czasami zdarzyły się naczynia, ale to jest typowo ludzki odruch, a reszta było wszystko w porządku, zadbane, dzieci rowerki miały, były ubrane odpowiednio do każdej pory roku. Nic niepokojącego nie wskazywało, żeby cokolwiek się zadziało. Rodzina miała też wsparcie ze strony dziadków, ze strony mamy. Wzajemnie rodzina, zgodnie z opinią środowiska, relacje jednej rodziny drugiej przebiegały pozytywnie. Nikt nie zgłosił czegokolwiek, żadna z rodzin. Czasami nawet pytałam o to, czy jakieś tam znamiona przemocy. Nic z tych rzeczy absolutnie nie było zgłoszone. Gdyby coś było, że ta reakcja nasza byłaby natychmiastowa, bezwzględnie. Nie było asystenta, bo nie było takiej potrzeby. Część dzieci trafiła do dziadków w momencie, kiedy mama pojechała do szpitala w zagrożonej ciąży. Tak. Troje dzieci trafiło do dziadków, troje starszych dzieci. Pani wówczas pytała, dlaczego tylko trójka, a nie pozostałe dwa? Dwoje dzieci zostało, ale to była decyzja rodziców, że zostają z ojcem, którzy są w tym momencie, jak mama idzie do szpitala. Jest na zagrożenie ciąży. Jesteście Państwo zszokowani tym, co się stało? Bardzo. Współczuję, jestem szokowana, powiem szczerze, to spędza sen z powiek, jestem niezmiernie, jest mi przykro. Ta sytuacja nigdy, przenigdy nie powinna mieć miejsca. W środku domu widać ślady krwi na materacu, na którym leżało dziecko. Jest bałagan, widać mnóstwo zabawek. Dzieci miały się czym bawić, miały też doskonałe warunki wokół domu. Trampolina, basen, rowerki. Wydawać by się mogło, że panowała tutaj sielanka. Właśnie wydawać by się mogło, że panowała tam sielanka, przepraszam. Z nami jest już Aleksandra Piotrowska, psycholog, która specjalizuje się właśnie w pracy z rodzinami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak to jest w ogóle możliwe? Widzieliśmy przy okazji tej tragedii piękny dom, piękny ogród wyposażony dla dzieci, a za murami dzieje się taka tragedia i później wszyscy mówią no takie słowa, które najczęściej są powtarzane przy materiałach, że nie no, grzeczni byli i tacy mili i mówili dzień dobry. No właśnie, kolejna tragedia, która wydarzyła się nie gdzieś na środku pustyni, tylko pomiędzy nami w domu otoczonym ludźmi, z których nikt niczego nie zauważył. My zawsze słysząc o tego typu wydarzeniach, to skłonni jesteśmy sądzić, że tak mogą postąpić tylko potwory. Ludzie, którzy z normalnymi ludźmi nie mają wiele wspólnego. Nie przychodzi nam do głowy, że ktoś, kto funkcjonuje w sposób no taki zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, wtedy kiedy wychodzi poza swój dom, kiedy jest w sklepie i tak dalej, że w domu może być zupełnie innym człowiekiem. To sprzyja bagatelizowaniu pewnych sygnałów, które mogą świadczyć o występowaniu przemocy. No na przykład jeśli widzimy w miejscu publicznym, w parku, na placu zabaw, w sklepie dziecko szarpane przez rodzica, no to skłonni jesteśmy to interpretować jako taką sytuację, kiedy wyjątkowo okropnie się dziecko zachowało i zupełnie wyjątkowo temu rodzicowi puściły nerwy. No tak, ale tutaj słyszeliśmy, dziewczynka chodziła do szkoły najstarsza, zawsze byli ubrani odpowiednio do pory roku, matka podkreślała, że kochają bardzo dzieci. W jaki sposób mogą się maskować tacy toksyczni ludzie, którzy no na co dzień wydają się zupełnie normalni? Ja może chciałabym tylko zaznaczyć na początku, że nie wiemy przecież dzisiaj, co tak naprawdę w tej rodzinie się działo. Nie wiemy przede wszystkim, jakie było zachowanie i postępowanie matki, prawda? O ile wszystko wskazuje na to, przynajmniej takie są komunikaty, że ojciec jest sprawcą tej zbrodni, no to matka nie wiemy, czy jest
kolejną ofiarą. To powiedzmy też już od razu dla naszych widzów, że prokuratura postawiła ojcu konkretne zarzuty, nie tylko zamordowania dwuletniej dziewczynki, ale i znęcania się i zbezczeszczenia zwłok, chociaż prokuratura nie podaje, o co dokładnie chodzi. Możemy się domyślać, więc od tej strony wiemy, tak? Gdzieś tam ta przemoc się pojawia wobec innych dzieci również. No właśnie, nikt niczego nie zauważył. Rozumiem, że nauczyciele w szkole koncentrują się na zupełnie innym aspekcie funkcjonowania dziecka. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że gdyby zauważyli siniaki, otarcia, zareagowaliby, dociekali, co się wydarzyło i dlaczego. Najwyraźniej nic takiego nie miało miejsca. Wie pani, zadziwiająco często, wtedy kiedy spotykamy się z przypadkami takiej okrutnej przemocy, okazuje się, że przemocowiec może mieć dwa oblicza. Pomiędzy ludźmi może funkcjonować jako cichy, grzeczny, nie narzucający się innym człowiek, zdecydowanie spokojny, natomiast w swoim kręgu domowym staje się panem właścicielem, przeświadczonym, że jeśli mówimy o mężczyźnie, to przeświadczonym, że kobieta, że dzieci są jego własnością. On jest posiadaczem i może wobec nich postępować w absolutnie dowolny sposób. To wszystko jest uzasadnione po to, żeby trzymać rodzinę w karbach i nie dopuścić do tego, żeby nie wiadomo jak się zachowywali, musi w członkach rodziny wywoływać lęk. Posługiwanie się strachem, przemocą i przemocą fizyczną i wyrafinowanymi czasami formami przemocy psychicznej, emocjonalnej, to są sposoby funkcjonowania takich tych pozornie grzecznych, kulturalnych sąsiadów. Bywa, że tak się dzieje. Ale właśnie, jak rozpoznać takich toksycznych ludzi, przemocowców, jeżeli dziecko na przykład się nie skarży, a zwykle dzieci nie skarżą się, jeżeli w domu spotyka je przemoc, to jak taki zwykły człowiek, jakiś sąsiad, sąsiadka, ktoś, kto mieszka obok, jak to rozpoznać? Jeśli są sąsiedzi fizycznie bliscy, na przykład oddzieleni tylko ścianą, to właściwie nie można wyobrazić sobie sytuacji, kiedy nie słyszą żadnych niepokojących odgłosów. A więc po pierwsze, ci najbliżsi sąsiedzi powinni zwracać uwagę na krzyki, na płacze dzieci lub innych członków rodziny. Tego nie wolno naprawdę lekceważyć. Wszyscy jesteśmy zobligowani do tego, żeby reagować w przypadku stwierdzenia przemocy. Natomiast takich magicznych, jedynie słusznych i pewnych sposobów i symptomów rozpoznawania tego, że w rodzinie jest przemoc, którymi mogłyby się kierować osoby z zewnątrz, to tak naprawdę nie ma. Szczególnie jeśli, tak jak to w tym przypadku, dom jest odseparowany działką od innych sąsiadów, od innych domów, więc prawdopodobieństwo nieusłyszenia płaczu, krzyku dzieci jest całkiem duże. Niewiarygodne jest dla mnie to, że niczego nie zauważają inni członkowie rodziny. Mam na myśli szerszą rodzinę, dziadek, babcia, wujkowie, kuzyni i tak dalej. Przecież ta rodzina nie utrzymywała, z tego co wiemy, żadnych kontaktów z sąsiadami, tak na marginesie. To też jest charakterystyczne dla rodzin, w których jest przemoc. Przemocowiec bardzo często stara się doprowadzić do tego, żeby ofiara miała poczucie, że jest całkowicie sama, że na nikogo nie może liczyć. Ale przecież członkowie dalszej rodziny jakieś kontakty zapewne z tą rodziną utrzymywali. Nie zauważyć niczego niepokojącego? Mało prawdopodobne. Bardziej niestety prawdopodobne jest to, że raz jeszcze zadziałał stereotyp, który mówi o tym, wszystko co się dzieje w rodzinie jest sprawą prywatną tej rodziny, nikomu nic do tego, nie wolno się nam wtrącać.
Właśnie, tylko ja mieszkam na przykład na dużym osiedlu, gdzie no, czasami rzeczywiście słychać płacz dziecka. Ja kiedyś nawet raz interweniowałam i powiadomiałam policję i spotkałam się z taką reakcją, co się wtrącasz, to są wyłącznie nasze sprawy i tak ludzie reagują, że po prostu, że być może nie chcą się też wtrącać, ale uważam, że znaczy pani uważa, że powinni, tak? Nawet jeżeli... Myślę, że mają nie tylko moralny obowiązek, ale mają też obowiązek formalny od iluś lat, obowiązek interweniowania i zgłaszania. Nie każdy musi się czuć herosem zdolnym do wyważania drzwi i wkraczania w oko cyklonu, ale obowiązek poinformowania odpowiednich służb spoczywa na każdym z nas, nie tylko na lekarzach i nauczycielach, jak to wiele osób sobie wyobraża. Natomiast naprawdę wciąż świetnie się ma to przeświadczenie, że rodzina to jest prywatna sprawa i jakiekolwiek interwencje z zewnątrz albo są nieskuteczne, albo pogarszają jeszcze sytuację ofiar przemocy, a ile mogą sprawić kłopotu osobie, która interweniuje, no to ludzie legendy opowiadają o tym, jak latami musieli parkować potem swój samochód w oddaleniu od miejsca zamieszkania, bo wielokrotnie były przekuwane opony, rysowane na dworze, a ile czasu tracili potem w kontaktach z policją, z sądami i w rezultacie wśród sąsiadów zyskiwali opinię kabla. Donosiciela. No tak jest, tak jest. Dokładnie. Dopóki sobie z tym nie poradzimy i dopóki poglądy i przekonania nas, sąsiadów, otoczenia będą takie, jakie są, dopóty to ofiara przemocy będzie się przede wszystkim wstydzić tego, że jest ofiarą i będzie robiła wszystko, żeby ukrywać ten fakt. No dobrze, w tym przypadku dom stał na uboczu. Rzeczywiście sąsiedzi tak. Mogli nie usłyszeć. Te dzieci były zamknięte w czterech ścianach, ale ta rodzina była objęta pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To znaczy się, że zresztą tak jak słyszeliśmy panią z GOPS-u, ktoś odwiedzał ten dom. Czy można tak zakamuflować przemoc, żeby nic nie było widać? No bo dzisiaj widzieliśmy tam koszmarny bałagan, ale czy może być tak, że wszystko jest w porządku, dzieci są uśmiechnięte i można, znaczy taki przemocowiec może się ukryć? Tak naprawdę nie ma takiej możliwości, pod warunkiem jednakowoż, że taka wizyta osoby z zewnątrz, na przykład pracownika ośrodka pomocy społecznej, nie jest skoncentrowana tylko na ocenie tego, czy w domu jest porządek, czy nie, czy dzieci są ubrane w czyste ubranka, czy nie, i ewentualnie jak wygląda zaopatrzenie lodówki. Niestety ze znanych mi przypadków do konstatowania takich właśnie najłatwiejszych do zauważenia, no bo mających charakter materialny, a więc całkowicie wymierny, aspektów funkcjonowania rodzin, ograniczają się wizyty pracowników ośrodków pomocy społecznej. Tak na marginesie, ciekawa jestem, czy każdorazowo wizyta była zapowiadana i uzgadniana. Wtedy bardzo łatwo zadbać o porządek, bo zdjęcia i filmiki, które no, do nas dotarły, które są dostępne z wnętrza tego domu, nie sprawiają, że odbieramy ten dom jako schludny. Otoczenie łóżeczka, pobazgrane ślady, pobazgrane ściany ze śladami nie tylko rysunków, ale różnego rodzaju plam, o których pochodzeniu nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć, to naprawdę nie wywołuje wrażenia schludności. Ale ciekawa jestem, czy
jakiekolwiek osoby z zewnątrz, na przykład z tego środka pomocy społecznej, kiedykolwiek rozmawiały z dziećmi, czy próbowały się z tymi dziećmi pobawić. Dzieci w trakcie zabawy bardzo często zdradzają prawdę o tym, co się dzieje w rodzinie, nawet jeśli mają każdego dnia powtarzane, że nie wolno o tym, co się wydarzyło, nikomu mówić. Ja zastrzegam, że naprawdę nie wiem, czy tak było w tej rodzinie. My, rozumiem, rozmawiamy tak bardziej ogólnie o takich przykładach. Ogólnie, tak, ogólnie rozmawiamy na tym przykładzie po prostu właśnie, jak reagować na takie rzeczy, jak rozpoznać przemoc w rodzinie, kiedy na przykład dziecko nie mówi, bo no, tak jak wiemy właśnie, takie dzieci rzadko dzielą się takimi informacjami, bo człowiek, który używa przemocy, po prostu mówi i grozi dziecku, że no niestety będzie jeszcze gorzej, jeżeli komuś opowiesz. Jak można właśnie rozpoznać, że coś się dzieje z dzieckiem, bo pani mówi o zabawie, no ale nie wszyscy mają okazję się bawić też z dziećmi, niektórzy rodzice sobie nie życzą, żeby ktoś obcy się też bawił, więc jak rozpoznać tą przemoc, kiedy nie ma siniaków? Jeśli nie ma takich zewnętrznych symptomów przemocy i jeśli, tak jak w przypadku tej rodziny, rodzina spędza całe dnie w izolacji od sąsiedztwa. Właściwie wyjścia to było tylko odprowadzanie starszych dzieci czy starszego dziecka do szkoły i ich odbieranie. Dzieci nie spędzały czasu na jakimś wspólnym wioskowym placu zabaw. Nie wiem zresztą, czy taki istnieje. Krótko mówiąc, sąsiedzi nie mieli okazji do obserwacji tego, jak funkcjonują te dzieci. A zatem naprawdę nie jest łatwo zauważyć. Czasem przypadek może sprawić, że jakiś zrobiony przez dziecko w przedszkolu czy w szkole rysunek wywoła duży niepokój pedagoga, który zwróci na niego uwagi. Natomiast gdyby były takie objawy, które we wszystkich tych przypadkach, czyli zawsze tam, gdzie jest przemoc domowa, wchodzą w grę, to bardzo szybko byśmy sobie ze zjawiskiem przemocy domowej poradzili. No problem polega na tym, że takich zauważalnych z daleka dla przygodnego dosyć obserwatora symptomów domowej przemocy może naprawdę nie być. Dziękuję bardzo za rozmowę i z takim apelem chyba Państwa zostawiamy. Reagujmy, tak? Reagujmy, jeżeli jesteśmy sąsiadami, reagujmy, jeżeli jesteśmy nauczycielami, obserwujmy te dzieci, bo nieraz rzeczywiście Pani mówi nie tylko nauczyciele, to nauczyciele właśnie mają ten taki najbliższy kontakt poza rodziną, więc no, myślę, że przyłączy się Pani do apelu, reagujmy. Reagujmy, nawet jeśli boimy się, że interwencja może być niezasadna. Interwencja tak, bo może być niezasadna, ale lepiej niech będzie taka, niż żeby jej zabrakło. I lepiej nawet wtedy, kiedy samemu będzie się miało kłopoty, bo to nie są przyjemne sytuacje wśród sąsiadów. I to, tak jak powiedziałam, na własnej skórze się przekonałam, że nie jest miło, ale warto było, więc... No więc tak, no więc warto reagować. Dziękuję bardzo moim Państwa gościem, Aleksandra Piotrowska, psycholog. Dziękuję za rozmowę. Dziś to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu Fakty Live jutro punktualnie o 11:00.